Pani Ewo, bardzo mi miło, że możemy się spotkać na ramówce Polsatu. Pierwszy raz w takich pięknych okolicznościach, ale już po raz któryś endy, zaraz się dowiemy, Ewa gotuje na ekranach. Czy to jest tak, że co sezon po prostu pani z radością ten projekt traktuje priorytetowo, czy jednak trzeba poprzestawiać ten kalendarz, żeby Ewa gotuje mogła się wydarzyć? Absolutnie priorytetem dla mnie nagrywanie jest mojego programu Ewa gotuje. Ja uwielbiam wymyślać, co będzie w programie, co będzie pomysłem na całą ramówkę. Z drugiej strony kocham absolutnie moją fantastyczną ekipę, za którą po prostu się stęskniłam, bo mieliśmy dwumiesięczną przerwę, więc po tej przerwie, jeżeli cała moja ekipa zjechała do domu, to było naprawdę duże świętowanie. Nie tylko przed kamerami, gotowanie pysznych potraw, sprawdzonych przepisów, nostalgicznych przepisów, bo wracam troszeczkę do przepisów mojej babci, mojej mamy. Pojawiły się też w moim domu elementy związane z tym, że mama się przeprowadziła do mnie, w związku z tym jest stary kredens po babci, jeszcze prababci nawet, skrzynia wianna po mojej babci, więc to wszystko będzie miało nową funkcję. A to znaczy, że zobaczymy bliskich też w odcinkach? Tak, znaczy bliskich nie, aha, dlatego że ustaliliśmy, że jak już gra mój dom i gra moja kuchnia, to jednak moi bliscy na moich socialach czasem występują jako głosy, natomiast... W telewizji pewne granice. W telewizji trzeba, uważam, zachować granice i uważam, że to, że program nagrywany jest u mnie w domu, w mojej kuchni, wystarczy. Oczywiście, gdyby była taka jakaś sytuacja, że ktoś z bliskich chciałby wystąpić, to można, ale widzę, że moja córka zresztą mi powiedziała to bardzo często, ponieważ ona też pracuje w restauracji i widzi, jaka trudność czasem bywa z tym, że ja jestem w restauracji, na przykład jem obiad, a klienci chcą zdjęcia i ona mówi, że mamusia, ja bym chyba tak nie mogła. Także nie wiem, czy bliscy są w ogóle otwarci na to, żeby prowadzić takie życie jednak publiczne, jakie ja mam od 30 lat. Ja już je kocham, bo to już większa część mojego życia tak wygląda. I ja po prostu uwielbiam nagrywać programy, uwielbiam kamerę, także z przyjemnością też oczywiście udzielam wywiadów. Także to wszystko oczywiście sprawia, że moje życie jest spełnione na swój sposób, ponieważ praca moja jest moją pasją. Czyli ja realizuję się w swojej pracy, dlatego nie mogę się doczekać nagrywania kolejnych odcinków. Ja pamiętam, że i my odwiedziliśmy pani dom podczas jednej sesji dla Vivy. Tam właśnie podczas wideo dla Vivy.pl był temat córki, ale nie pamiętam, żebyśmy wtedy rozmawiali o tym, że pracuje ona w restauracji, czyli trochę się pozmieniało. Córka moja pracuje od samego początku w restauracji i przeszła wszystkie stanowiska od obierania ziemniaków. Nie chcę mówić, jaką teraz wykonuje funkcję, ponieważ można by ją wtedy odnaleźć w łatwy sposób, a jednak Ola chce zostać anonimową osobą. Ja myślę, że tak jest dla niej lepiej. Zdecydowanie. Zawsze chyba, albo często tak jest, że jednak dzieci znanych osób też proszą pewnie o to, by za dużo o nich w mediach nie mówić. W Państwa przypadku też tak jest, że były jakieś takie rozmowy i tutaj również stawiamy kolejne granice? Tak. Moja Ola wiele razy mi powiedziała, że mamo, to nie jest tak, możesz powiedzieć, że ja jestem, ale bardzo proszę Cię, zbyt dużo o mnie nie opowiadaj, a najlepiej wcale. I oczywiście muszę to uszanować, moja córka już jest dorosła, ma swoje życie i absolutnie szanuję to, że ma prawo do swojej prywatności.